Suwałki były dziś stolicą regionalnej kuchni. Wszystko za sprawą międzynarodowego konkursu kulinarnego Sąsiedzi przy stole. W Parku Konstytucji 3 maja w centrum miasta zmierzyli się kucharze z Suwałk oraz sąsiadujących z Suwalszczyzną regionów Litwy, Białorusi i obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Piekli, smażyli, gotowali, a licznie przybyła publiczność mogła za darmo spróbować wszystkich specjałów. Drużyna z Suwałk z Piotrem Bagińskim na czele serwowała zupę rybną, Białorusini przygotowali placki z mięsem, Litwini wystąpili ze zrazami z borowikami i cebulą, a Rosjanie z Czerniachowska serwowali słodkie bułeczki. Będzie to zupa a la zupa ucha, natomiast to będzie taki regionalny nasz tutejszy wyrób. Podejrzewam, że nasi przodkowie, nasi tubylcy, którzy tutaj byli, taką zupę gotowali kilka razy w tygodniu, dlatego że no, łatwiej było złowić coś niż upolować. My jemy białoruskie draczuny z mięsem, to jest bliny, jeśli po rosyjsku, no z kartoszki. Kartoszka nasz drugi chleb. Поэтому такие очень вкусные, думаю, люди попробуют. Я делаю булочки и блинчики. Булочки из дрожжевого теста, сладкие. Над всем чувал Марcin Budynek, популярный в целом краю кухарь и сędzia główny kulinarnych zmagań. Кухня Podlaska jest bardzo znana, że nie tylko dzięki serom z Korycina czy z Wizrań, dzięki sękaczom, ale również dzięki wspaniałym Pierry Kaszewnikowi z kuchni tatarskiej, tak? Ale to jest również ten kuchnia tatarska promuje jakby nasze Podlasie, a to jest to, że jest ten zlepek tych kultur u nas na Podlasiu. I takich miejsc w Polsce jest bardzo mało. Dzięki temu ten region właśnie słynie. Do Suwałk przybył też sławny polski kucharz, restaurator i autor książek kucharskich Robert Sowa. No, przyjechałem zobaczyć, jak wygląda impreza kulinarna plenerowa w Suwałkach. To po pierwsze. Po drugie, no, samo wyzwanie, przygotowanie pół tony kiszki ziemniaczanej, to jest coś. A poza tym, no, spróbować dobrego kartacza, jak się już jest w Suwałkach, warto. Więc gdzie? Najlepiej tutaj, tym bardziej pogoda jest piękna, idealna sprawa. Dodatkową atrakcją było bicie rekordu na najdłuższą 300-metrową kiszkę ziemniaczaną. Wyzwanie podjęła jedna z miejscowych restauracji z Janem Kalinowskim na czele. W tym celu przywiózł pół tony ziemniaków i 50 kg jelit wieprzowych. Wczoraj jeszcze znajomi śmieli się, że chyba z żyrafy będzie ten flak, ale jednak to jest wieprzowy, tradycyjnie. Kiszka będzie łączona. Nie da rady upiec 300-metrowej kiszki z całości. Kiszka będzie po prostu cięta i łączona. To już druga taka impreza w Suwałkach. Samorząd stawia na kuchnię, bo jak mówi Czesław Rękiewicz, prezydent miasta, miejscowe potrawy to doskonały sposób na promocję. Sam włodarz jest fanem potraw ziemniaczanych. Ja lubię potrawy z ziemniaka. Wbrew pozorom one są dobrze. I babka ziemniaczana, i kiszka ziemniaczana. Zawsze chętnie zjadam. Oczywiście może niezbyt często, nie? Ale to dla mnie smakuje, nie? Nie mówiąc już o kartaczach, to też ziemniak, nie? Troszeczkę mięska, także tego typu właśnie rzeczy lubię.